Polska mówi mówca motywacyjny, psycholog Tomasz Kozłowski. Dzień dobry, cześć, witam Ciebie. Witaj, dzień dobry. Tomku, słyszymy wokół zostań w domu, bądź bezpieczny. W 100% jestem za, ale, no właśnie, ale czy to jest bezpieczne, jeśli zbyt bardzo weźmiemy to do swojego serca i zostaniemy w domu, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do ruchu, do spędzania czasu na świeżym powietrzu, aktywnego? Czy to jest bezpieczne dla naszej psychiki? Ja myślę, że są kilka rzeczy trzeba tutaj opowiedzieć i te rzeczy trzeba też rozdzielić, bo jedna rzecz to jest kwestia naszej odporności, po prostu zwykłej odporności organizmu, która jest również warunkowana ruchem na świeżym powietrzu, treningami, zdrową dietą i tak dalej. Jeżeli człowiek się lepiej funkcjonuje fizycznie, to tym samym wpływa to na psychikę, psychika wpływa na ciało i mamy takie sprzężenie zwrotne, które warunkuje to, że generalnie mamy wyższą odporność. Druga rzecz to jest to, że my będąc w tej izolacji, troszeczkę odcięci od bodźców, mamy kilka kłopotów z tym związanych. Jeżeli są to na przykład rodziny, w których nie bardzo się układało, w których były pewne trudności, w których nie daj Boże przemoc albo alkohol, to tam to wszystko będzie eskalować i będzie jeszcze trudniej. Jeżeli to są osoby, które bardzo dużo spędzały czasu na zewnątrz, biegały, trenowały, to też będzie to trudniejsze. I to wszystko może wpływać na jeszcze jeden, właściwie odpowiadając w całości na twoje pytanie, na jeszcze jeden problem, bo jeżeli my zaczniemy przesadzać z tak bardzo szczegółowym, żeby to jest jasne, ja nie mówię, żeby tego nie robić, żeby nie dbać o to, co jest, ale jeżeli przechodząc z pokoju do pokoju będziemy się bali, że we własnym domu czegoś dotkniemy i się zarazimy, to może to spowodować takie stany lękowe, które ostatecznie mogą zacząć nam przeszkadzać, a skutkować to może też tym, że po prostu popełnimy błąd, będąc na zewnątrz. Ja uważam, że my ściśle powinniśmy przestrzegać tych zaleceń, które przede wszystkim daje nam Światowa Organizacja Zdrowia, ale też powinniśmy oddzielić to, co mówią politycy jako politycy, a co mówią lekarze jako lekarze, bo to jest też sprawa, która w dzisiejszym czasie i w tym, w jakim my jesteśmy położeniu w kraju, jeżeli chodzi o wybory i o walkę polityczną, też jest istotna. I ja uważam, że powinniśmy zacząć się zastanawiać, co może nam zaszkodzić. I oczywiście sport można uprawiać na balkonie, to nie jest problem. Jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie biegał na balkonie, będzie trenował w domu, bo można to robić przy pomocy taśm TRX albo czegokolwiek. No, my jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym. Tomku, na różnych kanałach społecznościowych możemy zaobserwować mnóstwo memów. Śpiewamy. Jesteśmy, przyjmujemy, bierzemy to, obracamy w śmiech, ale są ludzie, którym nie jest do śmiechu, bo umierają ich bliscy na ten paskudny wirus. Czy ta próba, czy te memy, czy te śmiechy, to śpiewanie, to jest próba odreagowania? Czy to w naszej psychice jest jakaś forma obrony? Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo pożyteczne zjawisko, dlatego że my powinniśmy trochę obśmiewać tego wroga, który tak nam pustoszy życie, bo my nie mamy zbyt wiele do zrobienia, żeby z nim walczyć. Tak naprawdę powinniśmy pozostać w domu, wytrzymać parę miesięcy, może rok nawet. Ja się nastawiam na rok, być może z przerwą wakacyjną, ale to nie jest nic takiego strasznego, jeżeli tylko i wyłącznie przez rok pozostaniemy w domu, bo w kolejnych latach sobie z tego życia skorzystamy. To proszę sobie wyobrazić, co było z ludźmi w 1939 roku, kiedy zaczynała się wojna. No, sądzili, że to będzie chwilę trwało, a to się okazało, że to było 6 lat, które zrujnowało świat. I my dzisiaj nie jesteśmy w aż tak dramatycznej sytuacji. Natomiast ważne jest to, żebyśmy też troszeczkę starali się wykorzystać tę sytuację. Ja na przykład uważam, że memy i obśmiewanie tego wszystkiego jest bardzo dobre, bo to poprawia ludziom nastrój. Pokazuje, że tworzą się różne społeczności, można wchodzić na jakieś portale czy na jakieś profile obśmiewające tego wirusa i tak jak są profile obśmiewające cokolwiek, no od polityki poprzez różne choroby. I to jest jedna rzecz i to służy większości. Natomiast osoby, które kogoś utraciły, wiadomo, że nie będą sięgać po tego typu rozrywkę.
i będą się mierzyć z, no, z procesami, które są związane z żałobą, z traumą i z tym, w czym no, będą pomagać psychologowie, którzy są specjalistami właśnie w interwencji kryzysowej. I ja, oczywiście to jest bardzo trudna sytuacja i myślę, że ludzie zaczną to rozumieć tak naprawdę mocno i przyjmować do siebie w sytuacji, w której naprawdę kogoś stracą. O tym też mówią lekarze, mówią, zobaczycie, że zaczniecie to poważnie traktować, jak odejdzie ktoś z waszych bliskich. I dzisiaj to jest rzecz, o której my wszyscy cały czas mówimy, słuchamy na ten temat w mediach i to jest kolejna rzecz, która może nam pomagać, jeżeli będzie przeszkadzać, jeżeli będziemy non-stop siedzieć na kanale informacyjnym i oglądać to, że znowu 10 osób, znowu 10 osób, znowu kolejna osoba odeszła i tak dalej, to też może powodować, że będą występować stany lękowe, jakieś trudności, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni i nie wypracowaliśmy sobie sposobu doradzenia sobie z taką sytuacją. Tomku, tak jak wspomniałeś, sytuacja nie jest może dramatyczna, natomiast czy według ciebie, według twoich obserwacji, to co się dzieje w tej chwili na świecie, w Polsce, ta sytuacja może się pogorszyć stanu psychicznego ludzi w Polsce? Tak, ja uważam, że ta sytuacja będzie prowadzić do tego, że ludzie będą w coraz gorszej kondycji psychicznej. To już widać po miesiącu tej izolacji. Ja to widzę też po ilości osób, które się do mnie zgłaszają z prośbą o pomoc i to są nie tylko osoby indywidualne, ale to są też organizacje, to są firmy, które mówią, że zaczynają mieć kłopoty z realizacją tych zadań, które są w stanie jeszcze w tej chwili wykonać, bo dzisiaj każdy jest w trudnej sytuacji. Dwójka rodziców, dwójka dzieci, każdy pracuje zdalnie z domu. Pracodawca oczywiście, rozumiejąc też świetnie, co się dzieje, chciałby, żeby ludzie byli jak najbardziej efektywni, ale tak jak na samym początku, może przez pierwsze 2 tygodnie to budziło pewną ekscytację, bo było to nowe i patrzyliśmy, co się z tym dzieje, to teraz zacznie się już taki powolny proces tego takiego schodzenia w dół, gdzie to będzie niestety coraz cięższe i coraz trudniejsze, coraz bardziej uciążliwe, ponieważ to się nawarstwia. Jedna warstwa nakłada się na drugą i choć te warstwy dniowe czy tygodniowe są małe, no to jednak ten ciężar łączny robi się dość duży. I ja myślę, że te trudności za miesiąc, dwa będą już dość poważne. Oczywiście może temu pomóc taka sytuacja, w której, tak jak prognozują lekarze, że ten spadek będzie po paru tygodniach, spadek zachorowań i być może w lecie wyjdziemy z domu i będziemy mogli zaczerpnąć powietrza, troszeczkę się poruszać, ale też wyjść po prostu na słońce, to być może się ta sytuacja poprawi, ale to jeżeli dostaniemy tydzień, czy dwa, czy trzy, to będzie za mało. Według twojej wiedzy specjalisty, czy jeśli ta sytuacja dalej będzie trwała, jeśli chodzi o te ograniczenia w poruszaniu się, czy mogą być jakieś trwałe uszczerbki na zdrowiu, na psychice, czy mogą być trwałe zmiany w mózgu? Jeżeli chodzi o zmiany w mózgu, to jest bardziej kwestia neurologiczna, natomiast mogą wystąpić jednostki chorobowe, takie jak zespół stresu pourazowego, jeżeli to będzie dla niektórych osób sytuacja traumatyczna. Myślę, że bardzo poważne konsekwencje mogą mieć te osoby, które żyją w domach przemocowych, czy w domach, gdzie są uzależnienia i współuzależnienia, gdzie cały ten świat, który jakoś się jeszcze troszeczkę rozlewał fizycznie, poza dom, dzisiaj jest skupiony przede wszystkim w tym domu i to może być kłopot dla tych osób. Oczywiście ciężko w tej chwili diagnozować, co się może stać, ale bo choroba psychiczna czy zaburzenie psychiczne, czy tego typu trudność nie uderza z dnia na dzień. To nie jest zderzenie z samochodem. Muszą wystąpić pewne czynniki z czterech przynajmniej grup czynników, które mogą spowodować coś takiego i my dzisiaj mamy pewną, mamy sytuację trudną, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o izolację, tutaj chodzi o to, że nasze poczucie bezpieczeństwa budowane jest poprzez taką przewidywalną przyszłość. Lepszy jest średni rodzic, który jest przewidywalny, niż wspaniały, który jest nieprzewidywalny, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, jeżeli my tego wroga znamy tę chorobę, wiemy jak sobie z nią poradzić, wiemy jak długo to będzie trwało, to okej, możemy zaplanować sobie spędzenie tego pół roku czy roku w jakiś sposób, ale jeżeli my nie wiemy, co się stanie
i też nie wiemy, z której strony możemy zostać uderzeni, to jest trudne. I jak mówią specjaliści też, w większym stopniu boimy się dzisiaj o nieprzewidywalność tej przyszłości, o to, co z nami będzie, o utratę pracy, o zapewnienie przyszłości naszym bliskim, niż o samą chorobę. Natomiast jeżeli chodzi o pewną wojnę, na której my jesteśmy, to my nie jesteśmy w stanie uciekać od dźwięku wybuchu, bo wiemy, gdzie to wybuchło i z której strony. Tu można być uderzonym w każdej chwili, w sklepie, na ulicy, nawet wśród najbliższych, bo ktoś może to niechcąco przynieść z zakupów. I myślę, że to może powodować w ludziach narastanie niepokoju, powodować stany lękowe, ostatecznie też u niektórych stany depresyjne. Tomek, my dorośli potrafimy, wydaje mi się, w jakiś sposób przepracować pewne rzeczy, chociażby poprzez to, że rozmawiamy, że możemy poddać to jakiejś analizie. Natomiast co z dziećmi? Czy sytuacja obecna może mieć wpływ na rozwój dzieci? No bo przecież one dorastają, tak? Czy możemy wytłumaczyć dzieciom, że ta sytuacja no, nie jest na tyle groźna, żeby one nie popadały w jakieś lęki. Czy dzieci sobie po prostu sprawy nie zdają z tej sytuacji? Czy sytuacja jest groźna, czy nie jest groźna, czy mają się tego bać, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od rodziców, ponieważ najsilniejszym mechanizmem uczenia się jest naśladownictwo postaw. I to dzieci kopiują to, jakie my mamy podejście do tego wirusa. Dla mnie świetnym przykładem na to, jak postępować dzisiaj, jest film Życie jest piękne. Nie wiem, czy go pamiętasz. Facet przeszedł przez wojnę z małym chłopcem, robiąc z tego po prostu świetną zabawę. I to my dzisiaj pokazujemy. Oczywiście no, można rozmawiać z dziećmi już i czteroletnimi na temat tego, że jest wirus, że jest coś takiego, że trzeba zachowywać środki ostrożności, ale jeżeli my będziemy wbijać temu dziecku do głowy cały czas, że jego życie jest narażone, To będziemy powodować w nim zachwianie tego bezpieczeństwa, bo dzieci bezpieczeństwo czerpią z rodziców po prostu. To rodzic decyduje o tym. Jeżeli rodzic jest zabawny, fajny, przyjemny i skory do tego, żeby z tym dzieckiem spędzać czas, to dziecko nawet nie poczuje, że cokolwiek się wydarzyło. To my nadajemy rytm temu, jak funkcjonują nasze dzieci. Oczywiście inną sprawą jest, tutaj mówimy o dzieciach, nie wiem, do 10, 12 roku życia, ale czym innym są nastolatkowie po 15 roku życia, ci, którzy chcą budować swoją tożsamość w swojej grupie rówieśniczej. Na całe szczęście oni w dużym stopniu żyją w świecie wirtualnym, w mediach społecznościowych i dzisiaj się okazuje, że to, na co tak psioczyliśmy jeszcze 2-3 miesiące temu, daje nam dzisiaj kontakt ze światem, z przyjaciółmi. Podoba mi się to, że ludzie się spotykają w sobotę wieczorem i piją sobie piwo przy pomocy Skype'a, że tworzą się kawiarenki, że tworzą się... Czesi chyba wpadli na coś takiego, że są, możesz kupić bilet na wydarzenie, które nie ma miejsca w ogóle. I w ten sposób na przykład wymyślają jakiś koncert albo coś fajnego, wpłacasz tam pieniądze, kupujesz bilet i to idzie na pomoc, czy no, dla lekarzy, czy na pomoc dla chorych. I dzisiaj kreatywność, wymyślanie takich bezsensownych rzeczy, które kiedyś krytykowaliśmy, staje się naszą rzeczywistością. Po części dzisiaj społecznie żyjemy w wirtualnym świecie i on wcale już nie jest taki wirtualny. Tomku, Tomasz Kozłowski, specjalista interwencji kryzysowej, psycholog. Co by powiedział dziś naszemu rządowi, jeśli byłby ekspertem rządowym? Ja uważam, że przede wszystkim trzeba skupić się na człowieku. Na człowieku w takim wymiarze psychologicznym i fizycznym, czyli zadbać o jego zdrowie. Potem skupić się na obywatelu, czyli tym, co się dzieje w przestrzeni takiej politycznej, a na samym końcu skupiałbym się na wyborcy, dlatego że jeżeli dzisiaj zmusza się nas do wyborów, co jest takim tematem numer jeden w tej chwili i większość ludzi ma takie poczucie, oczywiście różne media różnie to relacjonują, to uważam, że zresztą to jest udowodnione naukowo, że dochodzi do takiego mechanizmu, który polega na tym, że ludzie, którzy mają poczucie, że ich prawa są ograniczane, będą jeszcze bardziej nasilać swoje działania, które właśnie przez tych, którzy nam próbują to ograniczać, będą tak, jako takie spostrzegane. I ludzie odmrożą sobie nosy, będą wyjeżdżać samochodami, robić manifestacje,
I to się nikomu nie będzie opłacać bez względu na to, jaki będzie wynik tych wyborów, bo ostatecznie dzisiaj wszyscy jesteśmy troszeczkę oblani paliwem i w związku z tym, że ludzie są w takim delikatnym napięciu przez właśnie izolację, przez to, że burzy nam się przyszłość, przez to, że nie wiemy, jaki będzie stan gospodarki, a tym samym jak my będziemy funkcjonować, to właśnie będzie miało wpływ na podsycanie tych nastrojów. I ja się szczerze dziwię, że dzisiaj tyle jest mowy o tych wyborach i że no, to stoi za tym oczywiście jakiś ogromny interes polityczny. Które powinny w tej chwili być gdzieś obok nas. Tak, ale dzisiaj ta polityka ma tak potężny wpływ. Dzisiaj w tej sytuacji, kiedy jest wirus, kiedy jest zagrożone nasze życie, kiedy bohaterami stają się nie tylko lekarze, ale pani salowa, pani ze sklepu, kierowca, kurier, ale też listonosz, który będzie narażony i ten listonosz stanie się symbolem tego niedbania o człowieka. I ja bym coś takiego doradził, natomiast politycy rzadko kierują się słowami psychologów czy tym, co mówią socjologowie albo specjaliści z tych dziedzin. Bardziej chodzi po prostu o interes polityczny i to jest niestety smutne. Jak powinniśmy zadbać, jeśli już jesteśmy w domu, zostań w domu, bądź bezpieczny, jak najbardziej tak. Takie podstawowe jakieś pomysły, podpowiedzi na spędzanie tego czasu, powiedzmy w rodzinie, o co powinniśmy najbardziej zadbać? Ja myślę, że my mamy dzisiaj fantastyczny czas na to, żeby sprawdzić jakość naszego związku, żebyśmy mogli zobaczyć, co mamy do załatwienia, co nie. Miesiąc to już naprawdę wystarczy, żeby się dowiedzieć, czy to wszystko gra i możemy sobie przeanalizować słabości tego związku. To jest kwestia oczywiście otwartości i gotowości do tego, żeby popracować. Możemy wykazać się tym, za co bierzemy ciężkie pieniądze, czyli kreatywnością i tym, za co potężne koncerty nas nagradzają, z tym, że dzisiaj nie będziemy tworzyć tabelek w Excelu i przekonywać biznesmenów do tego, żeby wlali nam pieniądze, ale z rolek po papierze toaletowym, którego kupiliśmy każdy po 7 ton, możemy tworzyć zabawki dla dzieci, robić samochodziki, wykorzystywać kartony po mleku, cokolwiek, żeby zbudować coś fajnego. I moja córka w tej chwili przeskakuje z poduszki na poduszkę, a potem przejeżdża kawałek deskorolką. Nie wiem, czy na to sąsiedzi, ale generalnie myślę, że są wyrozumiali, bo też mają dwoje dzieci. I dzisiaj to jest fajne, bo to jest rzecz, która przyda nam się w życiu. Kiedyś w przyszłości na podstawie tego, co mamy, możemy zbudować jakiś fajny świat naszemu dziecku i zrobić właśnie to, że życie jest piękne i nic się nie zmieni. I ja sobie myślę, że jeżeli się odnieśliśmy do filmów, jest jeszcze jeden film, Apollo 13. Tam była taka sytuacja, że a oni zostali tam chyba w tym lądowniku i nie byli w stanie sobie poradzić z wyciekiem tlenu. I co zrobili na dole? Wzięli po prostu wszystkie te rzeczy, które oni mieli tam na górze i przeanalizowali to. I my dzisiaj mamy to samo. I to nie jest wcale żart, tylko mamy zasoby psychologiczne, z którymi musimy sobie poradzić, bo nowych nie mamy. Mamy te fizyczne przedmioty, z których mamy zbudować świat sobie i dziecku. I mamy balkon, na którym możemy trenować, bo możemy na tym balkonie skakać na skakance, możemy rano wyjść robić pompki, możemy trenować również w domu w gorszą pogodę. I dzisiaj ten, kto nie będzie dbał o siebie w tej chwili, za te pół roku czy za rok będzie po prostu spóźniony, bo ci, którzy dbają, po prostu wszystkich wyprzedzą. Dzisiaj rzeczywiście życie się zatrzymuje. Cały świat się zatrzymuje. Zatrzymują się wszystkie potężne projekty. Ale świat sobie z tym poradzi. My jesteśmy dzisiaj w innym miejscu niż pandemia 100 czy 200 lat temu. Dzisiaj mamy fantastycznych naukowców, którzy nad tym pracują. Wiemy, że od momentu, kiedy będzie pomysł na szczepionkę, będziemy potrzebowali jeszcze 5 miesięcy na to, żeby ją sprawdzić, więc nie jest to tak do końca nieprzewidywalne. To jest kwestia, w ogóle to jest tak, że 90% tego, co my robimy, to jest kwestia postawy. To jest kwestia tego, jak się nastawimy i przyjęcie tej postawy jest oparte o kilka bardzo ważnych takich elementów. To jest optymizm, którego można się nauczyć, który można w sobie wbić, mówiąc sobie, że tak, bywały gorsze sytuacje, ale wierzę, że przyniesie to wszystko więcej dobrego niż złego, że sobie z tym poradzimy. Kolejna rzecz to jest kwestia tego, że my musimy porzucić rolę ofiary. Nie możemy być ofiarą w tej sytuacji. Musimy powiedzieć, owszem, jest mi ciężko, ale ja sobie z tym poradzę. Muszę wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, czyli
działać, stworzyć plan działania i wziąć to wszystko na siebie. To ja jestem odpowiedzialny za to, jak funkcjonują moje dzieci, to ja jestem po części odpowiedzialny za to, jak funkcjonuje mój związek, więc muszę porozmawiać z żoną, z mężem, z partnerem, żebyśmy to poprawili. To ja jestem odpowiedzialny za swoją kondycję psychiczną i swoją kondycję fizyczną, a jedna drugą warunkuje, więc to też jest niezwykle istotne i ważnym elementem jest stworzenie sobie planu na przyszłość. Co zrobię po wirusie, co zrobię po tej pandemii, o co będę dbał, jakie wyciągnę z tego wnioski. To jest, pomijając to wszystko, co się dzieje, to jest niezwykle refleksyjny czas. My możemy naprawdę na tym skorzystać, bo dzisiaj każdy z nas zyskuje przynajmniej 2 godziny. Może pospać sobie dłużej, ale też można wstać i zrobić trening albo sobie posiedzieć i podumać, bo to, co mówią ludzie sukcesu, miliarderzy, czy najlepsi sportowcy, czy ludzie, którzy osiągnęli coś spektakularnego, oni mówią zawsze jedno. Wszyscy mają jedną wspólną cechę. To jest nawyk. Nawyk. Wstaję rano, biegam, albo trenuję, albo idę na ten balkon. Nawyk. I to jest niezwykle istotne, bo my dzisiaj wylecieliśmy z tej rutyny, ale możemy wdrożyć sobie swoją. Narzekaliśmy wszyscy na to, że nie mamy balansu, tego work-life balance. Mamy. Dzisiaj mamy. Tomku, kończąc ten bardzo ważny wątek, mam jeszcze jedno pytanie. Nie mogę pominąć tego, że 21 rok, druga połowa, przygotowania twoje do skoku, do wydarzenia ogólnoświatowego, skoku z 45 kilometrów. Czy sytuacja obecna spowodowała to, że te przygotowania zostały jakoś wstrzymane, przerwane, czy wszystko idzie bez zmian? Myślę, że projekt się przesunie o parę miesięcy. Tak jak się świat zatrzymał, myślę, że my się też o te parę miesięcy tego postojowego zatrzymamy, czy może nie aż tyle, co świat, może z 5-6 miesięcy, więc może to być przełom 2021-2022, ale my tego czasu nie marnujemy, bo przygotowujemy kampanię światową, informacyjną, która miała ruszyć na przełomie kwietnia i maja, ruszy pewno we wrześniu, w październiku. Za kilka dni właściwie, pod koniec przyszłego tygodnia ruszy już strona internetowa, media społecznościowe, bo my działamy i ten projekt się odbędzie. I co jest jeszcze istotne, co ja zrozumiałem po tym miesiącu przyglądania się temu, co się dzieje, ten projekt będzie jeszcze bardziej potrzebny. Ten projekt zbuduje jeszcze większą solidarność, dlatego że dzisiaj solidarność między ludźmi się buduje i to, że Lech Wałęsa jest patronem tego projektu, będzie jeszcze ważniejsze, to będzie jeszcze bardziej podniosłe, jego osoba będzie jeszcze bardziej zbieżna z tym projektem, bo idea solidarności, idea łączenia ludzi w bardzo trudnych czasach jest dzisiaj potrzebna i jak ja sobie myślę o tych ludziach, którym chcę pomóc, którym chcę zbudować te domy, to oni dzisiaj jeszcze stoją w obliczu tego, że oni nie mają możliwości kupna maski w aptece Jeżeli będzie ta szczepionka, zrobię wszystko, żeby dać im ten dom i żeby przy okazji jeszcze ich zaszczepić. Zobaczymy. Tak, to dzisiaj mi się rodzi w głowie. Ale ja się nie poddam, projekt się odbędzie. Czy według ciebie ta cała sytuacja wpłynie w jakiś sposób pozytywny, wyciągniemy wnioski, przewartościujemy swoje życie, swoje potrzeby, będzie lepiej nam się żyło? Obserwuję to i też się zastanawiam i mam nadzieję, że te wartości zaczną szybko w nas rosnąć, natomiast uważam, że jeżeli to się skończy jutro albo za miesiąc, to bardzo szybko wrócimy na te tory, na których byliśmy wcześniej. Myślę, że człowiek musi doświadczyć czegoś naprawdę mocnego, żeby te wartości wybrzmiały i żeby one wyszły z ponad to, co jest dla nas ważne, czyli pieniądze, kariera, pozycja społeczna albo to, co ludzie o nas powiedzą. I myślę, że jeżeli to potrwa długo, to wielu ludzi doświadczy właśnie takich pozytywnych rzeczy, bo to jest ciekawe, że my to nagrywamy dzisiaj w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. I ja pamiętam, że w dniu katastrofy ludzie się spotkali pod Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu i wszyscy byli razem. Wszyscy byli razem. Potem się wzięli za to politycy i się wszystko zmieniło. Tak samo było w dniu pogrzebu Jana Pawła II. W Polsce nie było ani jednej stłuczki. Ludzie byli dla siebie dobrzy, mili, byli refleksyjni, byli zamyśleni, kłaniali się sobie i się do siebie uśmiechali. Potem to się skończyło i rzeczywiście takie przełomowe momenty budują w nas więcej człowieka, więcej humanizmu, ale to muszą być przełomowe momenty. To nie może być duże drgnięcie, to musi być coś wielkiego i coś, co naprawdę przypali nam pięty.
Tomku, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. A ja dziękuję.